Nowe odcinki Ninjago zapowiadają się fenomenalnie, a w szczególności jeden z nich. Zapowiadał się, bo jak zwykle coś musiało się popsuć, przez co nie będzie on aż taki dobry, jaki mógł być. Zanim zaczniemy, możecie subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę, jeśli spodoba wam się ten niezwykle piękny i jakościowy materiał. No a teraz lecimy. Jeśli połączymy sobie Jaya i Nadakana, to wyjdzie nam niesamowity Jin Błyskawica. Ale do czego właściwie zmierzam? Prawdopodobnie w drugiej części Powstania Smoków dostaniemy Jina, który będzie jednocześnie władał mocą żywiołu. Ale to już chyba wiecie. Generalnie ja jestem wielkim fanem sezonu 6 i bardzo mi się podobał. Pamiętam, jak oglądałem go po raz pierwszy. Jakie emocje wtedy przeżywałem, to jest wręcz nie do opisania. No co ty robisz, Jay? Wypowiedz to życzenie. Chłopie, co ty? No ja chyba na zawał padnę. Ups, coś chyba rozbiłem. I teraz w nowych odcinkach Jinowie mają powrócić, a to oznacza, że sezon 6 w pewnym stopniu również. No dobra, może sezon nie powróci, ale Jinowie jak najbardziej. No a wczoraj wyszły nazwy nowych odcinków i... Zawiodłem się i to dość mocno. Odcinek, w którym zobaczymy Jinów, to odcinek 14, no a Jaya zobaczymy dopiero w odcinku 17. Naprawdę uważam, że jest to trochę zmarnowany potencjał, bo miałem naprawdę wielką nadzieję, że Jay będzie nauczał tego Jina, będzie jego senseiem. A nie, chwila. Jay jako sensei to chyba nie jest najlepszy pomysł. Patrząc na to, jakiego głupka z niego zrobili od 11 sezonu, to nawet dobrze, że tak się nie stanie. Stary Jay, tęsknię za tobą. I żebyście mnie nie pogryźli, ja naprawdę lubię Jaya, to jeden z moich ulubionych ninja, ale po prostu bardziej przypadł mi do gustu jego charakter, który miał w starych sezonach. Mam nadzieję, że w nowym sezonie się to zmieni, bo mamy nowego całkiem fajnego śmieszka, czyli Raptona. Oj tak, Raptor jest totalnym szefem, ale Jay i tak jest lepszy. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, to tak jak wcześniej wspomniałem, mogło być pięknie, mogło być wspaniale, no a będzie tak jak zawsze, czyli gównia. Wiecie, gdyby Jin był w tym samym odcinku co Jay, to moglibyśmy dostać jakieś fajne flashbacki z sezonu 6, jakąś fajną relację między tymi postaciami. W końcu Jayowi z Jinami to raczej nie po drodze. A tak to wydaje mi się, że będzie ten odcinek po prostu biedniejszy. Oczywiście nie wykluczam tego, że w przyszłości Jay nie zostanie jego senseiem, że się nie spotkają. W sumie to jest to nieuniknione, jednak fajnie by było, gdyby stało się to już teraz. No a niestety tak nie będzie. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy lubicie Jinów, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej! A no tak, i tutaj macie jeszcze takie świetne filmy, które polecam wam też zobaczyć.